my jesteśmy wdzięczni za to, że zostaliśmy jakby wytypowani. Dzięki temu mogliśmy też sprawdzić, jak to może zafunkcjonować, jak to może wyglądać. No i będziemy mieli też materiał do przemyśleń, również do ćwiczeń. Najważniejsze wnioski z tego, co tutaj się wydarzyło, no i też oczywiście, co się może przełożyć na jakieś działania też i w WIK-u. Tak na szybko to identyfikacja osób, sprawna ewakuacja. No tutaj tego, na tym obiekcie tego nie mieliśmy, ale na Oleskiej już tak. I myślę, że przećwiczenie zasady walcz lub uciekaj, bo to widać było na Oleskiej. Tutaj mieliśmy trochę inną sytuację, czyli generalnie monitoring, uwrażliwianie ludzi na wszelkie niepożądane zachowania, na wszelkie niepożądane osoby. No tak, zdecydowanie przy tego typu zdarzeniach no, służby muszą współpracować, tak? No bo każda służba ma pewien zakres, no i dopiero kiedy połączymy te zakresy naszych działań, możemy w pełni tutaj zapanować właśnie czy nad tym wyciekiem, czy nad tym wcześniejszym incydentem, gdzie właśnie wykryto niebezpieczną przesyłkę na terenie zakładów. Tam właściwie zabezpieczaliśmy miejsce zdarzenia. Proceduralnie zostaliśmy zadysponowani do właśnie niebezpiecznej przesyłki i tak naprawdę tam pierwsze skrzypce, że tak powiem, grały służby, policja przede wszystkim, tak, i służby podległe, a my zabezpieczaliśmy to miejsce zdarzenia w razie po prostu, gdyby doszło do jakiegoś wybuchu bądź jakiegoś nieszczęśliwszego zdarzenia w następstwie tej przesyłki. Tutaj te nasze ćwiczenia przede wszystkim skupiły się na tym, żeby potwierdzić tą interwencję, rozeznać się w sytuacji. Tak naprawdę policjanci w każdych z tych scenariuszy byli pierwsi na miejscu, więc no musieliśmy sprawdzić, do czego tak naprawdę tutaj doszło, zatrzymać osoby odpowiedzialne za te właśnie ataki, udzielić pomocy osobom, które zostały ranne, bo w każdym z tych scenariuszy zawsze była jakaś osoba ranna, więc to pierwsza pomoc przedmedyczna ze strony policjantów. Tak jak wspomniałem, zatrzymanie również osób, rozeznanie się w sytuacji, no i poinformowanie między innymi straży pożarnej o tym, do czego doszło, czy ich właśnie pomoc będzie tutaj potrzebna. No iż tutaj też wokół jakby całego tego zdarzenia policjanci zabezpieczają miejsce tej interwencji. Działania na terenie zakładu tutaj przy ulicy Wrocławskiej polegały na uszczelnieniu wycieku na armaturze, przez którą płynęła substancja niebezpieczna. Działali na tym odcinku chemicy z jednostki numer 2 w Opolu. Musieli się ubrać specjalne ubrania kategorii trzeciej, ponieważ no, ten wyciek był potencjalnie niebezpieczny również dla dróg oddechowych czy dla spojówek i dlatego zadziałaliśmy jakby w pełnym rynsztunku. Następnie strażacy upewnili się, że ten wyciek nie zagraża tutaj pracy czy ciągowi technologicznemu na terenie zakładu. Również została wezwana ochotnicza jednostka ratownictwa wodnego z Opola, która na rzece Odrze miała zlokalizować potencjalny wyciek tej niebezpiecznej substancji poprzez kolektor wylotowy właśnie prowadzący do rzeki. I tutaj właśnie panowie strażacy ochotnicy zadziałali na łodziach, rozstawiając specjalną zaporę wodną, elastyczną, która miała zadanie ograniczyć ten wyciek na rzece. Poza sprawdzeniem, jak naprawdę policjanci tutaj pracują na miejscu, również sprawdzamy, jak wygląda łączność między służbami, tak? Wymiana informacji, przekazywanie ustaleń zarówno ze strony policji, jak i ze strony straży pożarnej właśnie po to, aby jeśli dojdzie na przykład do takiej sytuacji, żeby jak najszybciej, jak najsprawniej te nasze czynności przeprowadzić. Dzisiaj wiemy w dobie takiej, a nie innej, jakiej żyjemy, WIK jest tym miejscem rzeczywiście też i strategicznym. To cały czas ta czujność, jak to się mówi, musi być w tej chwili chyba w tym czasie szczególnie zintensyfikowana. Tak, myślę, że teraz odświeżymy sobie to wszystko, co zostało wcześniej przelane na papier i zmodyfikujemy też do dzisiejszych warunków, bo jednak czasy się zmieniają, pojawiają się dodatkowe zagrożenia, a dzisiejsze doświadczenia pokazują, że również dzisiejsze ćwiczenia, tak, że wszystko potem toczy się bardzo szybko i tak naprawdę nie ma czasu, może nie na myślenie, ale trzeba po prostu zadziałać w sposób wytrenowany.